Lady Dumbledore. Niecodziennie odwiedza się pradawne miasta, których od całych stuleci nikt nie widział. Oprócz Asawa. Oprócz Asawa. I jego ludzi. I jego ludzi. Idziemy? Trochę popsułaś mi tę chwilę. Wiesz o tym. Ruszajmy. Jak się tam dostać? Nie wiem. Tam z boku są jakieś budynki, więc chodźmy w górę. Nikt mi w to nie uwierzy. I w sumie dobrze. Jest spoko. Widziałeś nowy pancerz Jaya? Ceramik. Zawsze zgarnia najlepszy sprzęt z nas wszystkich. W razie czego zaklepuj. Jesteśmy sami!
Znajdźmy tu kolejnego trupa. Szukaj dalej. Wciąż się tu czają. Ani śladu. Masz coś? Na razie czysto. A co tam sobie ten pancerz? C4! Masz tam coś? Nie, nic. C4, kryj! Rozproszę się!
Pozwoliło się nie strąc! Zlikwidować! Super. Możesz ty! Odbezpieczcie broń! Szlak! Oczy dookoła głowy! Przyjaźnie szybko! Wydostać. Fraser, tu są drzwi, to może być nasze wyjście.
Dobra, do roboty. Zobaczmy, co się tu kryje. Na pewno jest jakaś droga do miasta. Asaf nie mógł znaleźć przejścia, więc je sobie zrobił. A myślałam, że Asaf będzie szanował to miejsce. Asaf szanuje tylko siebie. Nie myślałam, że coś zachwyci mnie bardziej niż hale Bibły. Szkoda, że Belur jest tak ukryty przed światem. Już wiemy dlaczego. To kolejny bóg? Wow! Ilu tak w ogóle mieli królów? 11. Nasz młody król był ostatnim z rodu. Osiągnął, co chciał. Ocalił miasto przed Persami. No i już. Tędy. Widoki stają się coraz bardziej imponujące. A gdyby ktoś wątpił, że to właśnie Belur, boski Siwa. I Namli. A to z kolei pewnie Ganesia. Przynajmniej zanim stracił głowę. Możliwe, chyba że to Kartikeya, starszy z synów Siwy. Hinduski bóg wojny. Chyba poszli innymi drogami. Niech to! Rozwalili przejście! To pewnie przez tamtą eksplozję. Na pewno jest jakaś droga. Tutaj, Nadine! O! Paskudstwo! Pośpiesz się. Musimy dogonić rybę. Mamy towarzystwo. Okay. Widzę. To duże miasto.
Znajdziemy jakieś inne przejście. Co to za miejsce? Łaźnia? Albo studnia, albo dwa w jednym. Zobacz, spod wody wylatują jakieś bąbelki. No, popatrz. Królowa i jej służące. Może tu były królewskie łaźnie? Posągi kobiet, miła odmiana. Kobiety grały ważną rolę w społeczeństwie Hojsalów, a zwłaszcza królowe. Nic dziwnego, skoro ich mężowie bez przerwy walczyli. Zajmowały się też sztuką, poezją, muzyką i tak dalej. W pewnym sensie to one rządziły miastem. Miejsce. To chyba bęben. Zgadza się. Mieli tu mały magazyn. A tu co mamy? Kadzidła albo zioła? Fraser, chodź. Wow. Popatrz. Niesamowite. To chyba jakiś ołtarz. Władcy cierpieli dla ludu katusze.
Nie chronili tylko kła. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale najwyraźniej się mylili. Był symbolem ludu, symbolem kultury. Symbolem ich wszystkich. Chwila, a to co? Sensacja, jak się patrzy. Dlaczego nic mi nie powiedział? Przecież wiesz. Chciał cię chronić. Nadine, muszę powstrzymać Asava. Nie. My musimy. Dzięki. Podziękujesz mi, jak przeżyjemy. Racja. Nie zapomnij Ganesi. O! Dobrze, że go wzięłam. Tędy. Imponujące. Taki skarb schowany przed światem. Tylko jak się tam dostać? Soko tu. Chodź, woda jest głęboka. Okej.
Nie. Nie. To nasze wejście. Widzę. Dzięki, że poszłaś pierwsza. Spoko. Nic ci nie jest? Przepraszam, jestem jakaś rozkojarzona. Muszę się... Ej! Nadine Rose! O mój Boże! Co to miało być? Obudziłaś się trochę? O! Takaś mądra? Mam cię na oku. Trochę tu przyciasno. O, witam. Bajranckie miasto. Cały kompleks jest pod wodą. Tu jest jakieś przejście. Bosko. Okej, na spokojnie. Co? Mam wodę w uszach. Najgorzej. Królestwo Zaręcznik. O Boże, czy ty to widzisz? Wiesz co, chyba trochę brakuje mi słów. Mordę, Jerzy. I w punkt. Co to za miejsce? Sala tronowa? Miejsce ukrycia zdobionego kła? Miejmy nadzieję.
Widzę schody na górę, ale są mocno zniszczone. Znajdziemy inną drogę. Kurde, właśnie mnie olśniło. Chyba wiem, o co chodzi. O to, że dysk będzie nam potrzebny? No właśnie. Nic nie poradzimy, póki nie znajdziemy Asawa. Albo on nie znajdzie nas. Widzisz jakąś drogę? Patrzę. Tędy nie wlaziemy. Tutaj, Nadine. Dobra. Zaraz, to nie tędy. Zaczynamy robić postępy. Dookoła jest więcej takich. Spróbuję tym zakręcić. Ręka się porusza. A tak konkretniej? Prawa ręka. Tak. Ten posąg jest taki wielki, że dopiero zauważyłam, że Siwa ma na szyjnik z kobry. To Vasuki, król nagów. Istot, które przyjmują postać kobry. Wąż symbolizuje kontrolę nad strachem i śmiercią. Kobra to mój ulubiony wąż. Ja to chyba nie mam ulubionego. A co jest tam na górze? Nie wszystko naraz. Jasne. Okej, co teraz? Na pewno chodzi tu o coś więcej. Muszę tylko wymyślić, o co. Idziesz? Rozejrzę się po drugiej stronie. Okej. A, tam jest kolejna korba.
Coś mi tu umknęło. To jakiś obłęd. Wiem! Okej, muszę się pośpieszyć. Nie ma już odwrotu. O nie! Trzymaj się! Ha, świetna rada! Mało brakowało. Jeszcze chwila i spodnie do wymiany. Wow, widzę stąd swój dom. Blisko. Dzięki. Aha. Mamy to. Okej, zajmę się tym. A ja też. Ręka w rękę. Daj nam wolną rękę. Oto i bęben siwy. Dawaj, skacz na bęben. Myślałam, że to klepsydra. To bęben w kształcie klepsydry. O kurde, zaczyna się! Trzymaj się! Teraz odkręcimy wodę po tej stronie. No dobrze. Woda spływa już z obu stron. Patrz. O, idziemy. Wszystkim? Zaraz się dowiemy.
światło pada na posąg po drugiej stronie. To jeszcze nie koniec. Kto jak kto, ale Hojsalowie wiedzieli, jak ochronić swoje skarby. No chodź. Dobra. A tu o co chodzi? Popatrz tylko. Ten posąg trzyma pryzmat. Jest dobrze. Tak. No to zajmijmy się resztą. Miałaś rację. Pewnie, że tak. A o co chodzi? O to, co mówiłaś w tamtej komnacie z posągami i toporami. Że nieszczęścia chodzą trójkami. Trzy ostrza trójzębu, trzy promienie światła i trzecie oko siwy. To ty wiesz o trzecim oku siwy? Tak. Mądrość. Mhm. I zniszczenie. Otwiera oko, żeby szerzyć jedno albo drugie. Oby jednak mądrość. Nie z naszym szczęściem. Nie najlepiej się zapowiada. Czekaj, mam pomysł. Co robisz? Improwizuję. Czekaj. Gotowa? Tak. Już. Genialny z ciebie posąg. Rusz tyłek. Ręce mi opadają. Jasne. Serio? No. Uważaj, ta krawędź wygląda na krucho. Jasne. Jest! Kurde, musimy zacząć od drugiej strony. Czyli mogę odłożyć lustro? Jeśli musisz. Jasne.
Okej. Pobawisz się znowu w posąg? Dajcie spokój. Thank you.
koniec! Tak? Jeszcze zobaczymy. To się nazywa upadek. Martwiłem się. Chodź. Coś ci pokażę. Nie chciał was wydać. Choć gorąco namawiałem. O, sam. Jezu. Ej, dotarłaś. Wiesz. Spoko. Bije jak baba. Mówisz? Może ja ci pokażę, jak naprawdę biją się baby. A ta co tu robi? Kazałeś mi znaleźć pomoc. Ta, ale... Muszę przyznać, nieźle kombinujesz. Ukradłaś mi dysk, potem twój ekspert wodził mnie za nos. Sprytnie. W twoich żyłach płynie indyjska krew. Kończmy tę robotę. Dobra, dobra. A więc Nadine Ross. Zamknij się. Naprawdę nieźle się trzymasz. Głuchy jesteś? Co tak cuchnie? Wybacz pani. Ostatnio jakoś nie miałem dostępu do ciepłej wody ani mydła. Boże. Naprawdę musiałaś wybrać akurat ją? Wiele razy ocaliła mi tyłek. Ale pamiętasz, że o wiele więcej razy próbowała zabić Natana i mnie. To fajnie, ale wy próbowaliście zabić ją. Tak, ale jasna cholera. Rzecz w tym, że jak się tylko na chwilę odwrócimy, wbije nam nóż w plecy. Świetnie cię słyszę, wiesz? Wiem! Ja... jej ufam. A wiesz co? Mniejsza. Po prostu chyba mnie trochę wkurza, że tak sobie odchodzimy. Z niczym. Ale ty się pewnie przyzwyczaiłaś. Nie wierzę. Teraz to pokazałaś klasę. Zachowujcie się, dzieci. Chcesz dokładkę? Solówka po szkole. Pośpiesz się! Królowie chcą nas poddać ostatniej próbie. W takim razie my będziemy się już zbierać. To do miłego. Nie, 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 jeszcze chwileczkę. Przecież znasz historię. Widzisz? Shiva dał Parasuramie topór, którym ten ranił Ganesie i rzucił syna Siwy, najpotężniejszego z bogów
na kolana. Tak to już jest na wojnie. Nie! Nie słuchaj go, Chloe, przecież on cię zabije! To fakt. Ale jak odmówisz, zobaczysz, jak giną. I to w męczarniach. Dobrze! Chloe, stój! Siwa i Parashurama? Parashurama i Ganesha. Co teraz? Chloe, nie dawaj mu tego, czego chce! Cisza! Cierpliwość ma granice. Chwileczkę. On się poddaje. Zaraz opadnie! Cisza! Ganesha postawił niezłą przeszkodę na mojej drodze. Co ty robisz? Zamknij się i patrz. Chloe, to na pewno tak? Nie. Poddał się. To klucz do zagadki. Ganesha postawił niezłą przeszkodę na mojej drodze. Co ty robisz? Zamknij się i patrz. Poddał się. Co? Jesteś cała? Tak. Lekka zaskoczka. Bożeż w mordę. Ty to masz jaja. Ale jak to? Nie rozumiem. Tak się mówi. Bo wszystko ci się poprzestawiało, mój drogi. Ganesha pozwolił Parashuramie się zranić. To nonsens. Dla ciebie to na pewno. Widzisz, Ganesha mógł pokonać Parashuramę z łatwością, ale wówczas topór siwy okazałby się słaby, bez wartości.
Czyli Ganesia poświęcił się dla honoru ojca. Nawet ona to rozumie, a do hinduskiej daleko. Jest. Wspaniały, prawda? I co, nic nie powiesz? Myślę, gdzie możesz to sobie wsadzić. No, moi drodzy, z chęcią sam bym was zabił, ale bogowie nie pozwolą, bo obdarzyliście mnie wielkim skarbem. Okej, to co zamierzasz? Chcę zalać komnatę. Będę tęskniła. Daj spokój, naprawdę tylko na tyle cię stać? Nic na świecie nie ulega zniszczeniu. Co najwyżej się odradza. Weź nas zastrzel i się odczep. Właśnie. Nim woda wypełni wam płuca, pomyślcie o tym, co was tu sprowadziło. Może w przyszłym życiu pójdzie wam lepiej. Szuja. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę liczyłem na to, że to się inaczej skończy. No co ty nie powiesz? A miałam nadzieję, że jeszcze zdążę ci nakopać. Ej, wiesz co? Mnie też nie kręci perspektywa śmierci w twoim towarzystwie. Możecie się przymknąć? Próbuję się skupić. Co ty robisz? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Haha, tak! Trochę mokro. U mnie super. Muszę rzucić fajki. Widzieli nas? Oby nie. Skąd Asaf ma śmigłowiec? Może od kupców. To znaczy? Asaf mówił coś o jakiejś starej zajezdni i dostawie broni. Chcę sprzedać kieł. Więc to tak dba o kulturę. Ej, poczekaj. Słuchaj. Chciałem podziękować. Rozumiem, że za uprzejmość. Jasne. To rozejm? Nie. Tak czułem. Mamy szansę przechwycić kieł przed transakcją. A, fura już czeka. Bajera. Tam. Już widać tory. Spójrzmy.